Hej, 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 ja jestem Mondary, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z FNAFa Security Breach. Dzisiaj z racji bardzo licznych próśb z waszej strony przyjrzymy się historii Glamrock Bonniego, czyli postaci, która niegdyś istniała w Pizzaplexie, niemniej tajemniczo zaginęła. I obecnie, kiedy Grzesiu właśnie ratuje swoje dupsko w Pizzaplexie, niewiele po Glamrock Bonnie w Mega Pizzaplexie zostało. Jednak oni tylko chcą, żebyśmy tak myśleli i lecą z nami w wała, a w dzisiejszym filmie właśnie tym się zajmiemy. Także tak, moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy ten materiał, nie zapomnij o zostawieniu pod nim kciuka w górę, a także subskrypcji na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Bo w najbliższych dniach na kanał wleci kilka dłuższych materiałów na temat FNAFa Security Breach, gdzie m.in. zajmiemy się postacią Burntrapa i innych animatronów, także podsumujemy sobie całą historię Vanessy oraz Vanny. No i jest jeszcze całkiem sporo rzeczy z FNAFa Security Breach, które naprawdę chciałbym poruszyć. Także jeżeli jeszcze ta seria wam się nie przejadła, to możemy lecieć z tym w tym tygodniu. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze jakieś filmy z FNAFa Security Breach, bo to jest już 5. z rzędu i rozumiem, że może wam się to przejeść. Tymczasem, moi drodzy, już bez zbędnego przedłużania, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść tajemnicy zaginięcia Glamrock Bonniego. Postać Glamrock Bonniego na przestrzeni gry wspomniana jest raptem kilka razy, a z pierwszej ręki o fakcie, że taka postać właściwie istniała kiedyś w Pizzaplexie, dowiedzieć możemy się od Freddy'ego, który wspomina o nim 2 razy. Najpierw w trakcie rozmowy z Gregorym na temat Vanny, kiedy stwierdza, iż Mega Pizzaplex nie ma już królika i nigdy więcej nie będzie mieć. No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. A drugi raz, kiedy będąc we Freddym przyjdziemy do Bonnie Bowl i podejdziemy pod scenę znajdującą się w lodziarni. Wówczas Freddy powie, że już tu więcej nie przychodzi, ponieważ bardzo za nim tęskni. I do not come up here anymore. I miss him. Czyli tak, od Freddy'ego, czyli najbardziej rzetelnego źródła, jakie można sobie wymarzyć, wiemy, iż Glamrock Bonnie naprawdę istniał, tylko pytanie, co się z nim stało. Co oczywiste, mnóstwo poszlak, które pomogą nam udzielić odpowiedzi na to pytanie, znajdzie się w tych wszystkich tekstach, które jakoś tam rozwijają świat gry. Pierwsza wiadomość tego typu, chyba ta najważniejsza, która wspomina o zaginięciu Bonniego, przedstawia się następująco. Raport bezpieczeństwa, 24 minuty po północy. Bonnie był widziany wychodząc z Green Roomu w Rockstar Row, kierując się na wschód, w stronę atrium. 2:40, Bonnie wchodzi do East Arcade. 4:12, Bonnie wchodzi do Monty Golf. I to jest bardzo ciekawe. Z tej wiadomości możemy wywnioskować, iż Bonnie w późnych godzinach nocnych opuścił Rockstar Row, a po raz ostatni widziany był wchodząc do Monty Golf. I właśnie w tym miejscu ludzie zaczęli tworzyć rozmaite teorie właśnie na ten temat. A oto kilka z nich. Przede wszystkim część fanów podejrzewa, iż za zaginięcie Bonniego odpowiedzialny jest Monty właśnie. Według nich właśnie w okolicach 4:12 Montgomery zaczaił się na Bonniego, następnie go zaatakował i zniszczył do takiego stopnia, że użytkowanie go już kompletnie mijało się z celem. Wobec tego Montgomery zastąpił Bonniego, a co stało się z Bonnim? No właśnie, lecz do tego przejdziemy za moment. Wiki tworzona przez fanów właśnie poświęcona Glamrock Bonniemu wspomina jeszcze o kilku innych wiadomościach, które znajdują się w Fazwatchu, niemniej samemu nie udało mi się ich odnaleźć. One m.in. miały potwierdzać fakt, iż Montgomery zastąpił Bonniego. Natomiast druga wiadomość wspomina o częstych pytaniach dzieci względem tego, co tak naprawdę stało się z Bonnim. Liczne pytania skłoniły pracowników Pizzaplexu do rozważenia usunięcia wszelkich wzmianek o Glamrock Bonnim z tej lokacji. I tak nie mogę tego potwierdzić w 100%, bo nigdzie nie znalazłem tych notatek, chyba że teraz pojawiają się na ekranie. Na ten moment nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale no cóż, zobaczymy. Tak czy siak z tego miejsca większość teorii oscyluje wokół faktu, iż to Montgomery zniszczył Bonniego, a następnie sam wszedł na jego miejsce, bądź to właśnie Pizzaplex zatwierdził usunięcie Bonniego, a wepchnięcie w jego miejsce Montiego. No to jest dość gruby temat, ale chciałbym tutaj poświęcić chwilę czasu pewnej mocno abstrakcyjnej, niemniej nie ukrywam, dosyć z jednej strony nawet prawdopodobnej teorii. Tyczy się ona Glamrock Bonniego, Vanny oraz Burntrapa, a oto co teoria ta ma na myśli. Według niej Glamrock Bonnie został zniszczony. Nie wiadomo do końca, czy przez Montgomery'ego, czy może jednak przez Vanny. Niemniej został on zniszczony, a następnie wszelkie jego części, w tym endoszkielet prawdopodobnie, został wykorzystany do stworzenia Burntrapa. Do zrekonstruowania jego ciała, by William Afton miał się gdzie i w czym odrodzić. I początkowo totalnie nie chciałem się w to wierzyć, niemniej kiedy trochę głębiej się temu przyjrzałem, jest tutaj kilka faktów, które mogą wykazywać prawdziwość założeń tej teorii. Przede wszystkim William Afton w zakończeniu FFPS-a, przepraszam za moją złą wymowę w tamtym filmie, został spalony na wiór i prawdopodobnie umarł, a następnie odrodził się w UCN-ie. Niemniej patrzcie na to, jak wyglądał w tamtej części, jako Scrap Trap, ten okropny, brzydki i szpetny Scrap Trap, a jak wygląda tutaj. Nie dość, że jego kolorek zmienił się na taki trochę bardziej przypieczony, żółty, złoty, to jeszcze jakimś cudem ręka, której wcześniej nie miał, nagle się pojawiła. Pojawiło się także ucho, którego wcześniej nie miał. Zatem co mogło się tu stać? Zdaję sobie sprawę, że niezależnie od tego, co w tym miejscu powiem, i tak przez część osób zostanie to odebrane za błędne. Wiecie co, to jest taki martwy punkt, że naprawdę nie wiem co powiedzieć, lecz jeżeli mielibyśmy już iść w tym kierunku, to mi wydaje się, że William ma dokładnie ten sam kostium, który miał w FFPS-ie, tylko że jak widać jest on spalony, poturbowany. Niemniej, jeżeli mamy już podtrzymywać tę teorię, Bonnie został tutaj wykorzystany w celu zrekonstruowania niektórych jego elementów. Tutaj mam na przykład na myśli rękę, której niegdyś nie miał, załatanie czoła czy coś, dodanie ucha, rozwinięcie starego ucha i pewnie dodanie kilku innych elementów. No nie wiem, Burntrap jest tutaj naprawdę ciężkim tematem, więc może odbijmy w trochę inną stronę i pokażę wam moje zdanie, co według mnie faktycznie stało się z Glamrock Bonnie, i myślę, że jest tutaj całkiem sporo sensu. Otóż w mojej opinii tak, został on zastąpiony przez Montgomery'ego, być może faktycznie nastąpiła tutaj jakaś akcja typu atak Montiego na Bonniego z jakichś tam przyczyn, ponieważ można zauważyć, że Monty był nieźle agresywny w trakcie samej gry. To i tak jestem zdania już głównymi winnymi jego zniknięcia jest samo Fazbear's Entertainment, które mogło uznać go za zbyt archaicznego, wręcz wyrwanego z poprzedniej epoki, dosłownie z poprzedniego stulecia. Mogło stwierdzić, iż nie był aż tak ikoniczny jak Freddy, że nie odnalazł się w nowej roli tak jak Club Rock Chica na przykład, żeby usunąć go gdzieś w cień, zastąpić go Montym, żeby to on zajął jego miejsce i lukę, a następnie pousuwać wszelkie wzmianki z nim związane, żeby już żaden konsument nie musiał go pamiętać ani o nim wspominać. I myślę, że to jest wystarczające wyjaśnienie kwestii, co się stało z Glamrock Bonnie. Napiszcie sami w komentarzach, co wy o tym sądzicie i czy może dostrzegacie tutaj jakąś lukę w mojej teorii, bo tak, pamiętajcie, że to tylko teoria i oczywiście wy możecie mieć swoją. To wszystko, co tutaj powiedziałem, nie musi być jakkolwiek prawdziwe, być może jestem w błędzie. Ja jestem mocno ciekaw, co wy o tym sądzicie, oczywiście napiszcie swoje zdanie w komentarzach na dole, no i to już chyba tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar, a jak ten materiał ci się spodobał, to strzel koniecznie pod nim kciuka w górę, żeby mógł się on gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Oczywiście pamiętaj, żeby nie oglądać bez suba, jak prawie 75% osób, które ogląda moje filmy, no wedaj tego suba, będzie mi niezmiernie miło. Poza tym wpadaj jeszcze na Discorda, Instagrama, wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i cóż, moi drodzy, to już tyle w tym materiale, mówi do was Mondar, trzymajcie się do kolejnych filmów, miłego dnia i szczęśliwego nowego roku 2022 wszystkim. Niech będzie lepszy od poprzedniego i być może wreszcie uda nam się jakoś wyjść z tej rzeczywistości z kolegą na C. Albo na K, no miło by było. Tymczasem do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!